Cześć gwiazdy, witajcie na kanale Kinga Fortissima. Dzisiaj zabieram Was na spacer i opowiem Wam o butach, o których już jakiś czas temu chciałam Wam opowiedzieć, po tym jak pierwszy raz je założyłam. Wiecie już, że mowa o Adidas Easy, bo na to wskazuje tytuł filmu. Adidas Easy, wielka pomyłka. Słuchajcie, dawno nie kupiłam butów, które byłyby taką pomyłką jak Adidas Easy. Te buty widywałam u wielu znajomych i wszyscy twierdzili, że to są absolutnie najwygodniejsze buty, jakie kiedykolwiek mieli. Zaczynam teraz to trochę wątpić i zaczynam podejrzewać, że jednak ociupinę w tym było snobizmu, bo mam dwóch kolegów, którzy mają całą kolekcję Easy. Również syn naszych znajomych kocha Easy i w ogóle jak zaczął je nosić, to nosi je okrągły rok w kółko i tak naprawdę ich na nic innego nie zamienia. Poza tym no, są takie buty, które no, trochę zaczęły być kultowe. W sensie takie fajne i bardzo, bardzo popularne. I jeszcze to, co zrobił Adidas, że one były wypuszczane tymi tak zwanymi dropami. Nienawidzę tego słowa po prostu. Jak widzę, że mamy nowy drop gdzieś, reklamy jakiejś firmy odzieżowej, to po prostu od razu mnie odrzuca. Bo dlaczego nie dostawa? Także Easy były sprzedawane w tych dropach. Wtedy były za inną kwotę. Za inną kwotę można je później było kupić na rynku wtórnym. I właśnie na rynku wtórnym ja kupiłam. Kupiłam je od dziewczyny na Facebooku. Oczywiście nie muszę mówić, że nowe, bo wiecie, że ja używanych rzeczy raczej nie kupuję. Kupiłam je za 1500 zł. Wcześniej, słuchajcie, długo orientowałam się tak naprawdę, jaki rozmiar potrzebuję. Przymierzałam buty moich kolegów, przymierzałam buty syna naszych znajomych. Potem sobie grzebałam w internecie, jakie te Easy bym chciała, jaki kolor i tak dalej. No padło na czarne, najbardziej takie klasyczne. Stwierdziłam, że te mi najbardziej będą odpowiadały i że w ogóle tak dużo mam białych butów sportowych, sneakersów, więc w sumie te czarne Easy na pewno mi się przydały. Jak pomyślałam, tak zrobiłam. Jak wreszcie się dowiedziałam, już się na pewno przekonałam, że mój rozmiar, bo słuchajcie, to jest kolejna uwaga do Easy. Oni mają totalnie porąbaną tą rozmiarówkę, bo otóż na bucie jest amerykańskie 7,5, przy czym ja noszę amerykańskie buty sportowe 9. 8 normalne buty, natomiast sportowe buty 9, to jest 7,5. Natomiast numer europejski, francuski jest, uwaga, 41/3. No już po prostu bardziej nie można skomplikować, że według jednej skali rozmiarów, czyli amerykańskiej, jest rozmiarówka zaniżona, a według drugiej skali jest zawyżona. No. Także jak już wiedziałam, jaki kolor, że czarne i że rozmiar 41/3 tudzież 7,5, to jak zobaczyłam właśnie, że na którejś grupie sprzedażowej na Facebooku dziewczyna oferuje nowe te buty, to stwierdziłam, że super, w takim razie biorę, tak jak mówiłam, 1500 zł. I kiedy te buty przyszły, no to je przymierzyłam. Wiecie, człowiek jest taki durny, że wmawia sobie pewne rzeczy, więc ja je przymierzyłam, przeszłam się w nich i mówię, nie no, Stefcia, po prostu kosmos jakiś, no po prostu kosmos, chodzi się w nich jak po chmurce, po prostu cudowne, naprawdę fantastyczne buty. A potem przez jakiś czas nie było okazji, żeby je założyć. Mimi, chodź. Także zabrałam je do San Francisco i na Hawaje. Stwierdziłam, świetnie, bo tam będziemy nie tylko leżeć na plaży, tylko też będziemy bardzo dużo zwiedzać, będziemy trochę łazić po górach na Hawajach, wygodne buty też na miasto, żeby zwiedzić San Francisco, także w ogóle cudo. I słuchajcie, założyłam je na lot. Założyłam je na lot, leciliśmy przez Frankfurt do San Francisco. Tam trochę się chodzi po lotnisku, ale trochę się chodzi po lotnisku, właściwie się siedzi. Potem jak dojechaliśmy, to jeszcze tam chwilę zwiedzaliśmy miasto, ale naprawdę chwilę, bo to było późno wieczorem, coś zjedliśmy. I słuchajcie, no już na lotnisku tak naprawdę zorientowałam się, że tak do końca to te buty wygodne nie są, bo tak, tu mnie uwierało, tu mi coś było niewygodnie, bo takie jakieś za twarde są, nie wiem, na wierzchu, jakieś takie nieprzyjemne uczucie dla palców. Nie są absolutnie za małe, rozmiar jest idealny. Natomiast jakoś tak były no nie za bardzo. I jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałam, ale na szczęście teraz je założyłam specjalnie na ten spacer.
Otóż, że one, wiecie, że są czasem takie buty, nie wiem, czy wy tak macie, ale ja tak mam, że nie jest tak, że non-stop sobie obcieram, obijam jakby butami kostki. W sensie butem jednej nogi obijam sobie kostkę drugiej nogi, ale z niektórymi butami tak się zdarza i tak jest właśnie z tymi cholernymi Easy. Słuchajcie, miałam tak pokopane nogi już po lotnisku, po samym pobycie, przejściu na lotnisku, że po prostu coś niesamowitego. Plus stwierdziłam, założyłam takie cienkie stopki, no bo wiadomo, że w samolocie się jeszcze samolotowe skarpety zakłada, więc założyłam takie cieniutkie stopki i słuchajcie, ja czułam, że w tych cieniutkich stopkach mi jest niewygodnie, więc stwierdziłam, no dobra, no może są nowe, no wiecie, to są buty tekstylne, tak, a nie jakieś skórzane, więc jakby nie wiem, jak to jest z rozchodzeniem się, no, ale stwierdziłam, że może zmiękną, to w takim razie będę musiała nosić bardziej miękkie skarpetki i tak dalej. Ale wiecie co, tak jakoś potem na nie patrzyłam, na tych Hawajach, jak nawet gdzieś robiliśmy jakiś trekking czy coś i za każdym razem wybierałam zwykłe konwersy, te Axel Arigato, które miałam, dlatego, że jakoś tak no nie bardzo mi te Easy z czymkolwiek konweniowały. I wiecie co, tu przechodzę właśnie do następnego tematu. Słuchajcie, sneakersy, wydawało mi się, że sneakersy są jednym z takich elementów garderoby, takie obuwie, które można stylizować ze wszystkim. No być może sneakersy generalnie tak, natomiast Easy absolutnie nie. Słuchajcie, to są buty, które no mi nie pasują do niczego. W sensie później już jak wróciłam i próbowałam je nosić, to zawsze jak w ogóle myślałam o nich, że mam je założyć, to mi natychmiast ta ochota przechodziła. Jak je zakładałam i tak patrzyłam, czy to wygląda fajnie, czy nie fajnie, no to zawsze wyglądało nie fajnie. I wiecie, weszłam też na Pinteresta. No, na ogół jak nie ma się pomysłu, jak wystylizować coś, co to wchodzi się na Pinteresta, wstukuje się daną rzecz, typu na przykład Adidas Easy Outfit i wyskakują ci z reguły przynajmniej no ze 3 na 3000 fajne stylówki. Natomiast słuchajcie, wstukajcie sobie Easy Outfit na Pinteresta. Są wyłącznie sportowe z dresami. A jak są stylówki jakieś takie miejskie, no to są takie, że raczej ja bym się tak nigdy nie ubrała. Także Pinterest mi nie pomógł i jeszcze rozśmieszyło mnie i też zmobilizowało totalnie do nagrania tego filmiku wiadomość od Ewy. Ewa, pozdrawiam cię serdecznie, moja widzka, która do mnie napisała na Instagramie właśnie z pytaniem: Kinga, jak widziałam, że masz te Easy, jak ty je stylizujesz? I ja napisałam: kochana, właśnie dokładnie to jest pomysł na filmik, który mam, bo jestem nimi mega rozczarowana i raz, że wcale nie są wygodne, a dwa, że po prostu kompletnie do niczego nie pasują. I słuchajcie, dlaczego są niewygodne? One są czarne, tylko wiecie co, pod spodem mam grube różowe stopki, żeby po prostu móc się przejść, bo specjalnie założyłam je na spacer, żeby sobie przypomnieć dokładnie, co jest z nimi nie tak. I tak jak już wam wspomniałam, to kopanie się po kostkach, już mam pokopane kostki, a przeszłyśmy z nimi niecały kilometr, to, że te szwy, widzicie, te szwy takie, mnie to uwiera, w sensie jak chodzę, to ja czuję te szwy i w ogóle ten materiał jest taki jakiś nie bardzo przyjemny. Są hardkorowo szerokie, nie wiem, czy to widać. Znaczy wiem, że teraz są te ugly shoes, są przecież od kilku ładnych sezonów popularne, ale nie wiem, jakoś mogą być ugly, ale te są ugly w taki sposób, że mi się to nie podoba po prostu kompletnie. I tak sobie, słuchajcie, myślę, no dajcie znać, jak to jest z wami, jeżeli chodzi o te Easy, czy one są tak cholernie niewygodne tylko według mnie, bo wiecie, ja na przykład uważam, że Air Maxy są cholernie niewygodne, natomiast mój mąż i Stefa kochają Air Maxy. Piotrek ma w ogóle, zbiera te buty, uwielbia, kocha, kupuje namiętnie. Natomiast ja uważam, że są w ogóle niewygodne. Są dużo, dużo fajniejsze, są inne modele. Oczywiście wszystko to, co powiedziałam, jest bardzo subiektywne, bo być może wiele z was uważa, że te buty są super wygodne i że super można je stylizować. Ja po prostu jestem ofiara losu. Natomiast słuchajcie, jak zabrałam się do nagrywania tego filmiku, to chciałam się przygotować, jak zwykle, tak trochę rzetelnie. I sprawdziłam sobie, jaka jest historia butów Easy. Bo co się okazało, moi drodzy, że jak się zabrałam wreszcie za ten filmik, to Adidas Easy już nie istnieje. O czym naprawdę nie wiedziałam. Nie istnieje, współpraca zakończyła się w zeszłym roku w związku z rasistowskimi, antysemickimi wypowiedziami Kanye'ego Westa w mediach społecznościowych. Adidas pod wpływem opinii publicznej zdecydował się na rozwiązanie współpracy z raperem z przyczyn etycznych. I gdybym wiedziała o tym, słuchajcie, to pewnie bym tych butów nie kupiła, ale też wtedy nie powstałby ten filmik, a przecież byłaby to ogromna szkoda, prawda?
Także jak ta współpraca się rozwiązała, to na rynku oczywiście ceny, paradoksalnie ceny Easy zaczęły osiągać jakieś koszmarne kwoty, dlatego że fani tych butów, nie zważając na te względy etyczne, nadal je chcieli kupić, a bali się, że nie będzie to możliwe. Potem doszło do ugody, jakoś wiosną tego roku doszło do ugody pomiędzy Kanye Westem a Adidasem i rzucili dostawę pod koniec maja bodajże. I wtedy oczywiście zaskutkowało to procesem, dlatego że ci ludzie, którzy kupili te buty, wiecie, no, jestem prawnikiem, ale mam wątpliwości co do słuszności, co do zasadności tego roszczenia, bo ludzie, którzy kupili te buty za te niebotyczne pieniądze, pozwali Adidasa, że oni kupili za niebotyczne pieniądze, bo myśleli, że już nie będzie. No, generalnie... Ale w Ameryce i z amerykańskim systemie prawnym wszystko jest możliwe, także będę czekała. Akurat tym postępowaniem się zainteresuję, bo jestem ciekawa, jak do tego podejdą amerykańskie sądy. I okay. Kanye West jest w ogóle taką kontrowersyjną postacią. Tam w pewnym momencie, ja teraz się o tym wszystkim dowiedziałam, jak właśnie robiłam research do tego filmiku. No mówiłam, no w życiu bym tych butów nie kupiła, gdybym wiedziała. Dowiedziałam się, że Kanye West popierał Trumpa. No, widzicie, człowiek jak nie zrobi researchu, to powinien tak naprawdę nic nie kupować, więc szacunek dla tych, którzy robią zawsze porządny research, nie tylko konsumencki, ale też etyczny, zanim się zdecydują na jakiś zakup. Także tak, słuchajcie, buty mam nie wiem, który raz na sobie. Jeżeli piąty, to wszystko. Także zupełnie poważnie, mogę je podsumować jako po prostu jedna wielka pomyłka. Także dajcie znać, kochani, czy kochani, kochane, czy macie Easy, czy podobają Wam się Easy, czy wiecie, jak stylizować Easy, czy wiedzieliście o tym, że już nie ma Easy, bo to tak jakby dosyć istotna informacja, bo nawet nie mogę powiedzieć nie polecam, dlatego że czego mam nie polecać, czegoś, czego już nie ma. Dobra, a teraz słuchajcie, muszę trochę się zająć małą i idę potem jak najszybciej do domu zmienić te cholerne buty, bo mam tak pokopane kostki, że hej. Całuję Was mocno, pa! O, no proszę bardzo. I mam pomysł. Dokładnie, te buty się nadają tylko na drapak dla kota.